Archeologia. Cześć, dzisiaj dowiemy się, co Irlandczycy robili, robią w dniu 15 sierpnia, czyli w dzień niebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, w dzień Matki Boskiej Zielnej. Zapraszam. Wczesnośredniowieczna Irlandia, święta studnia, okrągła konstrukcja wyłożona kamieniami, poświęcona Najświętszej Maryi Panny. To tutaj dnia 15 sierpnia każdego roku gromadzili się pielgrzymi z całej Irlandii. Czerpali wodę ze studni, którą w ciągu całego roku używali w potrzebie, pomagając chorym oraz cierpiącym. Rolnicy zaś chodzili z wodą zaczerpniętą ze studni wokół budynków gospodarczych i zagród ze zwierzętami, modląc się o pomyślność. Ze studnią związana jest legenda. Otóż niepełnosprawne dziecko zbierało gałązki wokół studni dnia 15 sierpnia i dziecko spotkało Matkę Boską, którą rozpoznało po sukni, i Matka Boska uzdrowiła to dziecko, które tego dnia wróciło biegiem do domu z wielkim pękiem gałęzi. Oprócz studni czy innych źródeł wody, Irlandczycy spotykali się także w innych miejscach, w górach, na szczytach wzniesień, wokół menhirów, megalitów, a także w pobliżu rzek czy jezior. Święty Erk, uczeń świętego Patryka, który działał w Irlandii w V wieku, był jednym ze świętych, do którego pielgrzymowano jeszcze za jego życia. Miał on swoją samotnię w pobliżu studni w Slane. Obok tej samotni znajdowała się kaplica. Miejsce to uważane było za święte. Święty Erk był potomkiem królewskiego rodu z Ulsteru, studiował na Tarze i poszedł za świętym Patrykiem. Założył pierwszy konwent i konsekrował go dla biskupa Slane. Święty Erk w czasie swojego długiego życia, niektóre źródła podają, że ponad 100-letniego, odbył liczne podróże, żeby głosić Słowo Boże, a na koniec osiadł się w Slane, w jaskini swojej samotni, do której tak naprawdę dobudowano potężną kaplicę. Ruiny, które zachowały się do chwili obecnej, pochodzą z późnego średniowiecza, najprawdopodobniej sprzed 1512 roku, i należały do opactwa franciszkanów. Do chwili obecnej zachowała się wieża, która znajduje się między dobrze zachowaną nawą a prezbiterium. Należy założyć, że w miejscu obecnego kościoła stał starszy kamienny oraz być może jeszcze starszy drewniany. Źródła historyczne mówią o tym, iż pielgrzymi gromadzili się także wokół kamienia apostolskiego, który znajdował się w pobliżu samotni. Jest to tumba, fragment sarkofagu z XIV wieku, wykonany w piaskowcu z przedstawieniami 6 apostołów na każdym z bloków. Również przedstawienia ukrzyżowania z Marią i świętym Janem na zakończeniach. Wizerunki apostołów są zniszczone, przez co nie mogą być zidentyfikowani, ale są ubrani podobnie w tunikę i płaszcz przepasany przez lewe ramię. Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie postacie są tego samego wzrostu. Znajdujemy się we wnętrzu świętej studni, która poświęcona jest, różnie to podają źródła, albo świętemu Michałowi, albo świętemu Patrykowi. I tutaj właśnie Dzień Patrona obchodzi się 15 sierpnia. Ta kamienna konstrukcja, ten dom z tym ostrołkowym wejściem, to jest konstrukcja z XIX wieku. Zajrzyjmy do środka. W progu znajduje się koniczyna. Do źródła prowadzą 3 schody, a czerpiąc wodę ze źródła i ją pijąc, można było leczyć krztusiec, reumatyzm oraz choroby oczu. Proszę zwróćcie uwagę na lampiony oraz dewocjonalia. Dzisiaj jest 11 sierpnia, a już miejsce jest gotowe do celebracji Dnia Patrona.
Studnia znajduje się w obrębie cmentarza, a na szczycie wzniesienia ruiny średniowiecznego kościoła. W zasadzie nawet nie ruiny, a kamienny rumorz. Zachował się kawałek ściany szczytowej. W oddali mamy studnię, gdzieś tam powinno być widać, no i to, co zostało z tego średniowiecznego kościoła. W dalszym ciągu jesteśmy na cmentarzu w Grałach i proszę zwróćcie tutaj uwagę, święty kamień już pokazuje, jak on działał. Lokalna tradycja mówi o tym, iż ten kamień zawiera 5 otworów. No nie wiem, ile tutaj jest tych otworów, one są tutaj takie, no dużo ich jest. I że tutaj święty Patryk przywiązał swojego konia i że przeciągając się po tym kamieniu grzbietem leczy się choroby kręgosłupa. W jaki sposób dokładnie to nie wiem, ale lokalsi wierzą, że właśnie w dniu 15 sierpnia, w dzień patrona, można wyleczyć na tym kamieniu choroby kręgosłupa. No i Irlandia, wierzcie mi, że jeszcze 10 minut temu świeciło słoneczko, a teraz pada deszczyk w pięknych okolicznościach przyrody i tam w oddali nawet widać, że żniwa idą pełną parą. Żeby były żniwa, musi świecić słońce, żeby słońce rano wstawało, musi nim zarządzać Bóg, boski Lu, władca plonów i światła, był także protektoratem życia i płodności, a jego radosnym świętem było Luna Sa, wesele Lu, obchodzone 1 sierpnia. Było to jedno z 4 najważniejszych świąt w roku, celebrowane przez Celtów. Święto ustanowione przez Lu było tradycyjną porą zawierania małżeństw. To święto żyje dotąd w formie dożynek, a jego znakami są kosa, sierp, bochen chleba, wizerunek słońca, pszeniczna słoma. Kościół przesunął święto Lunasa na 15 sierpnia na czas po żniwach, żeby nie rozpraszać chłopów od robót w polu. Kolejna święta studnia na drodze naszego życia. Kolejna nierejestrowana i ciekawa, dlatego że to jest starożytna studnia historyka Daltona. No pięknie. Mamy źródło, mamy nawet współczesne źródło i schody dookoła studni świętej. Wejścia do studni strzeże Szelobat. U Celtów bardzo rozbudowany był kult roślin totemicznych, które czcili w czasie dożynek. Zwłaszcza jabłoń była traktowana przez Celtów jako symbol urodzaju i obfitości. Jednak największą cześć Celtowie oddawali mocarnemu dębowi. Koniczynę Celtowie traktowali jako roślinę świętą i magiczną. Wrzos należał do roślin magicznych. Biały wrzos miał właściwości obronne, czarny miał właściwości demoniczne. Jarzębina, pojmowana jako symbol drzewa życia, była użytkowana do wyboru magicznych różdżek druidów. Wiele śladów wskazuje, że niektóre rody iryjskie wyprowadziły swoje pochodzenie od drzew. Genezy kultu maryjnego należy poszukiwać w kulturze megalitycznej. Chrześcijański kult maryjny był jakąś konsekwencją, czy wręcz naśladownictwem prehistorycznych kultów Wielkiej Matki, oddających cześć boginiom dziewicom i boginiom matkom. W neolicie kobiety odegrały decydującą rolę w udomowieniu roślin, stały się właścicielkami pól uprawnych, wysunęło to kobietę i przysługującą jej sakralność na pierwszy plan. Ziemia nabierała wartości dlatego, że posiadała nieskończoną zdolność owocowania, dlatego z biegiem czasu matka ziemia zmieniła się w matkę nasion. A na koniec historia z życia wzięta, ni to smutna, ni wesoła. Miałem na studiach takiego człowieka o nazwisku Gralak, co nas uczył jakiegoś tam przedmiotu i moje nazwisko jest podobne do nazwiska Gralak, stąd co niektóre osoby przezywały mnie Gralak, a święta studnia świętego Michała bądź Patryka znajduje się w miejscowości Gralak, żeby było śmiesznie. Więc Gralak po latach znalazł
miejsce swojej pielgrzymki i Gralak dotarł do Gralak. Okej, to tyle historii z życia. Jak już dotarłeś do końca i oglądałeś tyle, to nie zapomnij zasubskrybować. Zapraszam na następne odcinki programu Archeologia Nie z tej Ziemi.